Witam w mojej skromnej kuchni. Dzisiaj będziemy robić zapiekankę. Do naszej zapiekaneczki będziemy potrzebowali pieczareczki, jakąś bułeczkę, bagietkę. Tutaj mam takie kwadratowe bułeczki. Serek twardy jakiś taki, gouda na przykład. I kiełbaska, najważniejsze. Można dodać cebulę, ja nie dodam. Pieczareczki myjemy i kroimy w kostkę. Nie za drobno, ponieważ i tak je podsmażymy na patelni, a ona nam się tam zredukuje. Na delikatnie rozgrzaną patelnię dajemy kawałek masełka i rozprowadzamy, i na nim będziemy smażyć. Można na oleju, ale dzisiaj idziemy na bogato. Jak już zacznie się nam smażyć, wtedy możemy przyprawić nieco pieprzem oraz ziołami, ale jeszcze nie solą, bo od soli puści wodę, a my ją smażymy, a nie gotujemy. Naszą kiełbaskę kroimy w kosteczkę, gdy nam się będzie tam podsmażać nasza pieczarka, i powolutku dodajemy, ile nam potrzeba, tyle ukroimy. Powinno być tak troszeczkę mniej kiełbaski niż pieczar, bo to przede wszystkim pieczarkowa zapiekanka i nie możemy o tym zapomnieć. Za dużo mięska by ją troszeczkę przyćmiło. Tak pokrojoną przerzucamy. I gdy pokroimy naszą część, bierzemy przykrywkę, mi tutaj dużo nie zostało przykrywek, więc z takiej skorzystam, i podkładamy ją, ponieważ trzeba było najpierw lekko zamieszać we wszystkim. Nie dosalamy jeszcze, mimo tego, że można by technicznie spróbować tej pieczarki, czy te zioła i czy ten pieprz tutaj nam się nie zebrał i czy nie przeżarł już się porządnie, czy nie trzeba by dodać, ale na to jeszcze będzie czas, ponieważ gdy gdy kiełbasa odda troszeczkę swojej soli i smaku, zmieni to kompletnie. Teraz bierzemy naszą przykrywkę i na małym ogniu będziemy to teraz lekko dusić. Wyjdą nam wtedy wszystkie smaki bezpośrednio do naszego farszyku. A my zabierzemy się teraz za bułeczki. Następnym celem w naszym przygotowaniu będzie wydrążenie naszych bułeczek w ten sposób, aby w środku były nieco puste. Możemy usunąć i wcisnąć po to, że gdy nasz farszyk tutaj się zrobi gorące, będzie gotowy, wtedy załadujemy farszykiem i oczywiście na dół bułeczki położymy ser oraz na górę. Do tego wrócimy, gdy będzie gotowe. Przygotowany farszyk wykładamy wraz z serkiem, aby osiągnąć taki mniej więcej widok. Trochę farszu może wypaść na boczek, ale nic nie stało. Piekarnik na 180 stopni do roztopienia serka i gotowe. Gdy nabiorą już koloru i się roztopią w taki piękny sposób, są gotowe do podania. O, i są gotowe już, wyjęte, leciutko pokropione kepuczem i bardzo dobre na śniadanko, kolacyjkę. Dlatego ja je zrobiłem na obiad. Bon appétit!